Człowieku, a ty jesteś z Liverpoolu? A ja mówię, nie, z Polski. To dlaczego gadasz z akcentem z Liverpoolu? Chłopaki z Maroon 5 przychodzili do nas, Justin Timberlake. Niektórzy ludzie, w ogóle widzowie, myślą, że naprawdę jestem policjantem. I to mi się podoba. Boże, zepsuję sprzęt, przepraszam. Siemanko! Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z gościem, a naszym gościem jest dzisiaj Aleks Mackiewicz. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Cześć panowie. No słuchaj, Aleks, no, nie będziemy ukrywać, znamy się ze Szczecina z podwórka. Mieszkali... No. My się znamy. My się znamy, mieszkaliśmy jakieś 3-4 latki Ja ciebie w wózku woziłem. Ja ciebie w wózku woziłem, na rękach nosiłem razem z twoim bratem, no więc tak, no tak, tak było. Pamiętam. No i właśnie, zaczniemy od tych początków y, szczecińskich, no. bo przeszedłeś pewną drogę zanim trafiłeś w ogóle już do takiego show biznesu, już tutaj najwyższego, też e, najbardziej popularnego w Warszawie. Szczecin, dorastałeś la, lata 80., 90. No tak. Bardzo specyficzne czasy i też ciekawe, no też patrząc na twój wygląd, na twoją też czapkę, <laughs> e, e, to były też początki jakby tworzenia się hip-hopu w Szczecinie w ogóle. I ty też trochę, z tego co pamiętam, w tym środowisku uczestniczyłeś, byłeś w tym środowisku. I jak oceniasz z dzisiejszej perspektywy w ogóle swoją obecność w tym środowisku i dorastanie w tym i to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj? Ja się... Cieszę, że w ogóle trafiłem do tego środowiska, że trafiłem na tych ludzi, że poznałem tę kulturę. W ogóle zacząłem poznawać kulturę hip-hop przez. E Oglądanie programu MTV Raps, chodziłem do sąsiadki na dół, ona miała satelitę, ja nie miałem, więc chodziłem na dół tam oglądać te wszystkie amerykańskie klipy i po prostu byłem strasznie tym em, zafascynowany. Mój tata, marynarz, przywoził z rejsu wiele płyt, różnych płyt i to były płyty Soul, R&B, Chaka Khan, Air twin and Fire i tak dalej. A hip-hop ogólnie powstał na, na podstawie takich właśnie utworów, na, takiego funk'u, takiego soul'u. E, więc to mi było bardzo bliskie. Mm. No i e, po prostu mi się to podobało. To było coś, coś kolorowego, a tamte czasy... To takie kolorowe jeszcze nie były, bo to było, No umówmy się, ja tak zacząłem kojarzyć, o co chodzi z tym rapem, hip-hopem w okresie 89-90 roku. Byłem szczylem. Ale wtedy dopiero tak widziałem, co się dzieje, widziałem, jaki kolor to może dawać i jaką radość i dlatego, dlatego tak się tym zainteresowałem. Cała kultura hip-hopu, gdzie tam jest DJing, bycie MC's, graffiti, breakdance, tak? Więc to, to, to wszystko powodowało coś niesamowitego, aż jak sobie pomyślałem, Teraz to ciarki mam na całym ciele. No i wszystkiego, wszystkiego chciałem spróbować z tej kultury. Oczywiście nie wszystko się udaje, a z rapem. Z rapem troszeczkę mi się udawało, zresztą z twoim bratem tworzyliśmy skład, centrum skład w Szczecinie. Pawła zresztą namówiłem też na, na to, żeby został DJ-em, a teraz jest jednym z najlepszych DJ-ów w Polsce. Więc serdecznie. Paweł pozdrawiam serdecznie Pawła Grzysmechera, DJ Sempłan. Pozdrawiam, mojego brata też pozdrawiam. Tak, ja też pozdrawiam, poznaliśmy się na Wisłą. Tak, 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 świetny człowiek w ogóle, no więc... więc i my razem uczestniczyliśmy w tym rozwoju tego, bo w Szczecinie byli prekursorzy najlepszego, jakby nie patrzeć, graffiti, w Europie chyba, czyli United Clan, w którym są po dziś dzień Sixa, X-Men, DJMB, Dugi, MCK itd., itd. I chodzić na te dżemy, bo to były takie miejsca w Szczecinie jak Pleciuga. E, Chodzi Teatr i, bo, lalek, taki teatr legendarny leczuka, tak, tak. Hmm. E, I tam, tam to już w ogóle było kolorowo Bo od rana ludzie malowali Leciała muzyka, tu gdzieś jakiś koleś tańczył breakdance'a um, Broken Steps Koleś jest z Broken Steps na przykład DJ Seba z Twisterem grali I my tam po prostu chodziliśmy i czerpaliśmy to I chcieliśmy kontynuować to I robić to też na, na swój sposób i to i w, wydaje mi się, bo wtedy nie było też internetu, nie y, 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 było mały dostęp do jakichkolwiek informacji, była telegazeta w telewizji, tak? więc to y, no jakieś tam Brawo czy Popcorn, no ale to, to, to nie były jakieś tak do końca rzetelne gazety, więc y, y, z niemieckiej strony były ściągane y, gazety typu Juice Source y, o tematyce hip-hopowej. No i staraliśmy sobie to jakoś tam tłumaczyć i zbierać plakaty i, i rozwijać się w tym na tyle, na ile mogliśmy. Ale to było bardzo kreatywne, bo teraz jest wszystko na, na dosłownie na kliknięcie, prawda? Jest taki dostęp do, do wszystkiego, a my musieliśmy sobie jakoś działać, radzić bez, bez internetu, bez tego wszystkiego. i Tak, no ja no pamiętam, jak właśnie mój brat opowiadał, jak tam pierwsze takie powiedzmy zajawki na skreszowanie w ogóle no, miał, no. na gramofony no to tam jak nie wiem, babcia miała jakaś, chyba, miała jakiś stary gramofon ja on podszedł i zatrzymał płytę i o, tam i zobaczył jeszcze in... jakiś ciekawy dźwięk. Tylko, że tam jeszcze inna igła była i tak dalej. Ja, ja w ogóle jeżeli chodzi o twojego brata, to taka prawda, że ja mojemu bratu, który był DJ-em znaczy DJ-em, prezenterem dyskotek bardziej e, podkradałem winyle i przynosiłem Pawłowi. I później <śledzt> mój brat się tak gdzie płyta? nie wiem, nie wiem, nie <śledzt> to było. A powiedz, bo y, części pewnie z naszych widzów, słuchaczy Kojarzysz się z formatem kryminalnym w telewizji, tak. a kultura hip-hopowa gdzieś bardzo stereotypowo jest no związana z powiedzmy, tak zwanym gettem. Trochę przestępczością, gangami, i tak dalej, i tak dalej. wiemy też, rozmawialiśmy w opozycji o tym do policji przed bardziej, wejściem tak. na, na antenę. Wy mieszkaliście w mieście, które ja znam tylko z młodych wilków, bo to te czasy nieciekawe w szczytnie. Tak. Czy tobie też, jako wtedy twórcy, zdarzyło się gdzieś obetrzeć o ten taki mniej ciekawy, e... albo właśnie ciekawy świat? Niestety, niestety, no była też styczność. Oczywiście to e, grono ludzi związanych z hip-hopem. Było ogromne, było ogromne i to byli kolesie z dobrych domów i ludzie, którzy mieli problemy z prawem, i ludzie bardzo zdolni i leserzy, no wszyscy, wszyscy, zbierali na wszystkich różnych ludzi i ocierałem się, ocierałem się, moja mama zawsze starała się mnie dobrze wychować i e, przed wejściem na ten to rozmawialiśmy o tym, że e, ja wiem, ja staram się być dobrym człowiekiem, ale wiem, że często nie robiłem dobrze i, i chcąc, nie chcąc uczestniczyć w jakiejś tam zbieraninie ludzi, próbując się dopasować do nich, to próbuję się robić takie rzeczy jak oni, nie zawsze dobre nie zawsze legalne. A powiedz Więc... mi, yy, mamy trochę inną aparycję, ale ja też jestem z nieciekawego regionu, też wychowany na hip-hopie yy, i blokowisko, te okay. tematy. Teraz pracuję na uczelni, jestem jakby w innym świecie. Ale gdzieś, nie powiem, że to jest mój problem z tożsamością, ale gdzieś tam zostało we mnie to coś z tamtych lat. No. To się uaktywnia w bardzo dziwnych momentach. Czy masz takie coś, że czasami zastanawiasz się, czy jesteś bardziej tutaj, czyli show biznes, telewizja i tak dalej? Czy trochę gdzieś w tobie też został ten chłopak z bloków z podwórka? Ech, zdecydowanie został, nawet wczoraj. Mm... Wczo wczoraj siedziałem z moją córką 15-letnią e, i oglądaliśmy właśnie stare rapsy, a miałem do wyboru iść na ściankę gdzieś na imprezę albo posiedzieć w domu, więc wybrałem to drugie. I jeżeli sprawdzicie e, informacje w internecie na mój temat, to nie zobaczycie tam zbyt wielu rzeczy, że ja chodzę właśnie po eventach i tak dalej. Ja nie jestem człowiekiem z show biznesu, Mnie ten świat nie kręci w ogóle, żeby chodzić na ściankach, sztucznie się do siebie uśmiechać, klepać po plecach, a za, za plecami robić tyłek. Bo tak niestety jest. Tak to wygląda, więc jak mam czas wolny, to lubię się cofnąć do tego momentu, kiedy było mi dobrze, a cieszę się, że moja córka ma taki gust muzyczny, a nie inny, że lubi to samo co ja. I, i, i lubię sobie właśnie cofać się w czasie do tych czasów, które były różne, były ciekawe. Nie zawsze łatwe, ale, ale sprawiało mi to ogromną przyjemność. Ja. Więc, więc tak. A powiedz też, co, co czujesz, kiedy wspominasz właśnie te takie czasy, kiedy byliście jeszcze, właśnie, tak jak mówisz, takimi dzieciakami, bo gdzieś tam no to środowisko młode szczecińskie, nie wiem, czy przecinałeś się gdzieś tam z łoną, sobotą? No oczywiście. Z tym środowiskiem. No oczywiście I jak z dzisiejszej perspektywy patrzysz na to, jak, jak byliście wtedy tacy młodzi, zajerani tak trochę na dziko, nie? i gdzie jesteście dzisiaj? Nie? No bo jednak łona no, znaczy, i sobota też zrobili wielkie sukcesy. tak naprawdę Major, major z majorem chodziłem do, do klasy, do, do równoległe klasy w tej samej postawce a w szkole średniej chodziliśmy do jednej klasy, razem w ławce siedzieliśmy. I też z majorem tworzyliśmy skład. Major przecież też zrobił niesamowitą karierę, a on jest dowodem na to, jak można zmienić w życiu swój bieg, bo on przecież siedzieć, 10 lat siedział, bo się zrobił niesamowitą karierę. Teraz, teraz nie wiem, co on tam, ale chyba coś, coś nowego też nagrał, no ale to czy z Majorem, czy z Łoną, z całym składem WLCT, z sobotą też przecież i z młodym sobotą mieliśmy ten skład, w którym był właśnie twój brat Paweł. Mm, więc z tymi wszystkimi raperami yy, się przecinaliśmy, znaliśmy i zbijaliśmy piątki, bo to, to jeszcze skład PMM wielu, wielu ludzi, bo jeden drugiego wyciągał yy, za uszy, starał się po prostu yy, mobilizować, robić coś fajnego, żeby ta scena nasza się rozrastała i, i ta kultura trwała. To było wiele składów, selekta, specytacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc no, to yy, co chciałem powiedzieć, to to, że a powiedz, a propos właśnie ciągnięcia za uszy. Jesteś no. młodym człowiekiem w Szczecinie. A, Obracasz się w tej kulturze hip-hopowej. I co cię wyciągnęło za uszy z Polski do Irlandii? Ale... Gdzie pracowałeś przez jakiś czas w gastro? Tak? tak, no nie, wiecie co? Ja w ogóle pracowałem w gastronomii przez 16 lat swojego życia. Um, dlatego, że poszedłem do gastronomika. Zawsze chciałem pracować jako aktor. Ale nie wiedziałem jak to ugryźć. Nie sądziłem, że w ogóle kiedykolwiek pojadę do Warszawy. Nie sądziłem, że w ogóle tak moje życie może się potoczyć i e, zacięcie aktorskie miałem, ale zacięcie, a być profesjonalnym aktorem to zupełnie co innego. I gdzieś tam zawsze próbowałem się przebić i, i, i brałem udział w różnego rodzaju występach, w e, mieliście przebojów. E, mm, Miałem angaż nawet w Teatrze Polskim jeszcze za czasów dyrektora wilkońskiego. Tam kilka spektakli. Jeden z pierwszych spektakli to ze Zdisowym Wardejnym, Edward II, Christophera Marlowe, poważna sztuka z dużą rolą, naprawdę. No i to, to, to było coś takiego dla mnie wow. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że muszę pracować, zarabić, za, zarabiać, bo dosyć szybko yy, poszedłem do pracy. Yy, że po prostu byłem tak nauczony. My byliśmy średnio zamożną rodziną ani bogatą, ani biedną tak, tak po prostu, normalnie. Tata pływał całe życie, eee, mama i pracowała, i była w domu niczego nam nie brakowało, ale też się nie przelewało i ja sam chcia, chciałem go usamodzielnić, więc poszedłem do szkoły gospodarczej, gastronomicznej i jednocześnie e, poszedłem też do pracy, od razu na bar. Później już e, kontynuowałem swoją naukę tylko e, zaocznie i wieczorowo, żeby móc cały czas pracować. I pojechałem do Irlandii, żeby zarobić jeszcze więcej i pracować e, w gastronomii. Ale tam z kolei poznałem wspaniałych ludzi, którzy E, powiedzieli mi, że nie warto właśnie rezygnować ze swoich marzeń, e, żebym poszedł na studium aktorskie, żebym coś robił w tym kierunku. Mówię, no dobra, dobra, no i tak się to wszystko potoczyło. Później wróciłem do, do Polski. To już jest bardzo długa i, i trudna historia, bo, bo, bo wtedy doszło do rozpadu mojego mm, związku i zostałem sam z córeczką. Dlatego musiałem wrócić do Polski, bo tak to bym nie chciał wracać do Polski z Irlandii, bo było mi tam naprawdę bardzo dobrze więc musiałem się zajmować córeczką, e, na nowo układać tutaj sobie życie. E, no i pojawiła się Magdalena, z którą już jestem teraz 13 lat, e, mamy razem syna i ona też mnie mocno wspierała w tym, że okej, okay, pracujesz w gastronomii, ale rób coś w tym kierunku, żeby czuć się szczęśliwy i spełniony. No i w pewnym momencie postawiłem wszystko na jedną kartę Zrezygnowałem z gastronomii, zrezygnowałem też dlatego, że pracując w gastronomii, ma się duży dostęp do, do alkoholu, do narkotyków, do życia nocnego. Człowiek się zapomina, i jak nie ma się twardej psychiki, odpornej psychiki, a ja wtedy nie miałem, to po prostu się w to leci. Więc albo chcę, chcę, albo chcę mieć rodzinę i realizować swoje marzenia albo po prostu bawić się przez chwilę w gastronomii i, jest, yy, i lecieć w ten melaż, tak? I wszystko inne stracić. I, yy. A wy, czy poza impulsem z zewnątrz, czyli słowem twojej partnerki, znalazłeś jeszcze w sobie coś, co pomogło ci się z tego tak wybić i sfokusować na, na celu? Yy, wiesz co, zawsze, za, zawsze myślę o mojej mamie. Moja mama była zawsze dla mnie no, najważniejszą osobą w moim życiu. Yy. I, I nigdy nie chciałem jej zawieść. I ona, ona potrafiła na mnie tak wpłynąć, i, i po prostu, jeżeli wiedziałem, że błądzę, to sobie myślałem o niej, i, i myśl o niej zawsze mi pomagała. I to właśnie ona powodowała, że, że, że potrafię się jakoś wyprostować z niektórymi rzeczami. A, a naprawdę serio błądziłem, i no, nie było zbyt dobrze ze mną w pewnym momencie. Sobie pomyślałem jeszcze, że też y, no, praca w gastro to też jest y, praca z ludźmi, więc też na pewno tak, tak. nabyłeś y, bardzo dużej y, wiedzy na temat w ogóle relacji z ludźmi i to też y, myślę, że zostawiło w to sobie dużo pod kątem aktorstwa. To żeby tak, żeby to też nie zabrzmiało źle. Ja tam nie chcę wyszeć psów na, 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 na gastronomię, bo to, bo to ja wspaniałych ludzi poznałem, ja się świetnie bawiłem, ja, ja dużo się, rzeczy się nauczyłem i wiele właśnie. <tuszy> um, Wiele historii poznałem, bo głównie pracowałem na barze. Najpierw jako barman, później jako menadżer, ale pracując jako barman, to jest się takim e, powiernikiem różnych tajemnic, różnych historii. Ludzie przychodzą i to jest faktycznie tak jak w filmach. Jeden przychodzi z jakimś problemem, drugi, drugi przychodzi z żartem, trzeci przychodzi po, po, opowiadać coś o kimś, na kogo czeka, na przykład. I to takie historie się łapie i trzeba z każdym łapać e, odpowiedni flow, żeby ten gość się też dobrze czuł. E, więc. To, to było fajne, natomiast dostęp do tego wszystkiego, co ze sobą w gastronomii, no to, to trzeba mieć naprawdę mocny charakter. Ja, ja wiem, że ja nie mógłbym tak dalej funkcjonować, bo bym się stoczył. Po prostu. Widzisz na przykład, że w, tym, w show biznesie też jednak trochę tego jest i że to też jest duża pokusa i duże niebezpieczeństwo? Tak, tak, tak. 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 No zdecydowanie, no, to zdecydowanie, to nie jest żadną tajemnicą, że że no. <grym> Że ludzie korzystają z takich, a nie innych uciech, że jest coraz bardziej, coraz więcej bodźców potrzebują, nie wystarcza to, co mają, jeszcze bardziej próbują sobie umilać, upiększać życie w różny sposób. No i dzieją się dziwne rzeczy, więc myślę, że nie, nie warto wchodzić w to i raczej to omijać. Niestety jest coś takiego, że jeżeli chce się istnieć, no to trzeba, trzeba się sprzedawać jednak w sieci, w internecie, właśnie w, na eventach i tak dalej. E, ja tego nie robię i moja menadżerka mi miała to za zło i, i mówiła, Aleks, kurczę, ale ty musisz iść na tej ja wersji. mówię, no, ale nie muszę. Ja, naprawdę, jeżeli coś wynika z zapisu umowy mojej z producentem, na przykład jeżeli chodzi o promocję jakiegoś filmu, serialu, czegokolwiek, że muszę się pojawić, czy programu, no to muszę, to ok, to jestem, ale jak nie muszę, to omijam te wszystkie eventy, te wszystkie właśnie spotkania, te targi próżności i, i trochę fałszerstwa tam jest też. Jakby nie patrzeć, bo e, ludzie patrzą sobie w oczy, a postawiają haki. E, jest straszna konkurencja ze sobą i nie m, szczerych takich przyjaźni cię, ciężko y, doświadczyć w tym biznesie. A nie boisz się, że coś tracisz, nie bywając na tych eventach? Tracę, tracę na pewno. Y, wiecie, no. Y, i nieważne jak mówią, ważne, żeby w ogóle mówili. Tak yy, wychodzą z takiego założenia moi koledzy i koleżanki. Nie wszyscy, ale, ale spora część. I to jest. E, niektórzy idą na event. Na, przychodzi do mnie koleżanka mówi: Kurczę, wczoraj byłem ja, zmarłem jakieś premiera jakiegoś filmu, w ogóle beznadziejny. Był taki ten. A patrzę, y, widzę jej wywiady dla jakiegoś tam pudelka czy gdzieś. Jak mówię, to było świetne, w ogóle cudowne. Ja mówię. Po co to robić? Być nie, żyć nie w zgodzie ze sobą, ukłamywać siebie samego, iść tylko po to, żeby być, żeby po prostu było coś tam napisane na pudelku, czy na, przepraszam, czy na plotku, czy gdzieś tam. No niektórzy potrzebują tego, ja tego nie chcę w ogóle, ale dzięki temu, że ktoś jest raz, drugi, trzeci, to dostaje propozycję, to jego Instagram jest bardziej em, ciekawy dla potencjalnych em, marek, które by chciały współpracować i tak dalej, no. No, kwestia tego, czy chcę być znany z tego, że jestem znany, czy chcę po prostu robić coś fajnego, co ewentualnie może dać jakieś, y, jak, jakieś profity rozpoznawalności i tak dalej, nie? Znaleźliśmy informację, że trafiłeś jeszcze w Irlandii na postaci takie wielkie, światowe, tak. które raczej nie słyną z tego, że właśnie to... są takie, powiedzmy, pchają się na no nie, pierwsze strony no gazet. Mnie się to I... podoba, właśnie. to Ja, no właśnie, ja to szanuję. Colin Farrell i Lee Le 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 -Le są. Le 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 tak. Jak w ogóle to wyglądało? Jak doszło do tego spotkania? Czy ty miałeś z nimi zajęcia, czy to było tak, że miałeś jakiś kontakt z nimi taki werbalny? Colin Farrell, to, um, Colin Farrell ma brata geja. Ja e, e, pracę, którą dostałem, była w gejbarze. E, I mój szef po prostu znał się z bratem Kolina Farela, i po prostu oni kiedyś przyszli, i tak dalej. Tam się poznaliśmy, a później Colin Farer był w, w teatrze Pico Theater, gdzie właśnie tam miałem praktykę, a tam był dyrektorem Leam Nisson i ja też chcę sprostować, bo y, 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 różnego rodzaju artykuły, y, y, bismagi tam pisały, że y, y, jakbym był, nie wiem, kumplem z kolejnym Farem, czyli Janem Nie, to tak nie jest, my się poznaliśmy. Oni pewnie nawet nie pamiętają, kto to jest Aleks Mackiewicz. No, na pewno nie. E, dla mnie to było przeżycie, bo wiecie, to są gwiazdy formatu światowego, niesamowici. I poprzebywać z nimi trochę, pobyć, porozmawiać, to jest. To było dla mnie coś naprawdę fajnego. Usłyszeć jakąkolwiek anegdotę, to było fajne, ale, ale mówię: no to, nie, to nie była jakaś taka znajomość. Że... Czyli nie otarło się o plotki o Twoim romansie z Alicją bachledą córuś nie? <grym> nie? Nie, nie, nie. No, Natomiast na pewno Kolin wie, kto to jest Alicja Bacheletą-Córuś. No. <grym> A no. powiedz, jak, jakie to jest uczucie dla kogoś, kto marzy o aktorstwie? Jedziesz do Irlandii i tam spotykasz Kolesia, który zagrał Kurczę. w liście Schindlera. Tak, tak. Ogóle... Aktorów nominowanych do Oscara. Wiecie, ja yy, w ogóle tam liznąłem takiego wielkiego świata, który. Ja, ja się tego nie spodziewałem. Ja się tego nie spodziewałem. Pracowałem w gastronomii, prawda? I, i to było na tyle popularne miejsce, bo ja po, później po tym gay barze pracowałem w takim y, y, barze Eli. I y, y on był obok takiego miejsca widowiskowego, hala widowiskowa, gdzie odbywały się różnego rodzaju koncerty i tak dalej, eventy. I tam na przykład y, chłopaki z Maroon 5 przychodzili do nas, Justin Timberlake, jakieś tej, w ogóle gwiazdy światowego formatu. I to... Y, dla mnie to było coś niesamow no, niesamowicie dziwnego, ale chwila, zaraz, przecież to jest stolica europejska, anglojęzyczna, więc dla nich to było zu zupełnie normalne. Więc tam, jeżeli Colin Farrell idzie przez miasto, to najnikim na to w ogóle nie robi wrażenia. A ja, Polaczek, stoję i mówi wow, kurczenie. I, e, I to jest fajne też, że e, te, te wielkie gwiazdy. Do baru do mnie na przykład przychodził aktor, bo już nie pamiętam jak się nazywał, w Pile grał, taki siwy facet, Piła, ten horror. Jigsaw. No, no, ale no, ten, ten aktor przychodził do mnie, e, cały czas do baru na jedno miejsce, taki, taki koleś po prostu z baru i dopiero później się zorientowałem, że on jest tym aktorem i tak dalej, i tak dalej. I oni... Yy, I to mi się podoba... Boże, sprzęt, przepraszam. I to mi się podoba, <laughs> że oni właśnie się tym nie afiszują. U nas jest coś takiego, że y, ktoś y, zrobi jakąś tam sławę, stanie się przez chwilę gwiazdą, bardziej ro, rozpoznawalnym, popularnym, to już jest nadęcie na dęcie, na, na tej osobie ta sama osoba robi z siebie nie wiadomo co. A tam ludzie, którzy są naprawdę, no... Liam y, y, Neeson ma taką filmografię, że... Daj Panie Boże. Yy... On się przedstawiać nie musi, a on chodzi, jest skromnym człowiekiem, z boku stań, proszę, przepraszam, kultura osobista, w ogóle szacunek do innego człowieka. To mi imponuje, taki bym chciał być. I ostatnia jeszcze rzecz z Irlandii, to no. jest też mega ciekawostka, że zagrałeś w serialu Peaky Blinders. Ale to nie w Irlandii, to w Anglii. W Anglii, tak Banglii. na, na wyspę właśnie. I Zagrałem do to tego też, jest, wiecie, to jest tak... Zbyt mocno powiedziane, ja tam dwa zdania powiedziałem. I też była sytuacja taka, właśnie e, dzięki znajomościom z Irlandii, e, tam poznałem człowieka od BBC, e, który organizuje castingi. Ja, ja miałem, ja byłem w Peaky Blinders jako statysta z tekstem. E, w, na polskie warunki jest to opisywane jako epizod. epizod jest... A, ale tam to jest po prostu statysta z tekstem i oni w ogóle się dziwili, dlaczego ja chcę wziąć udział w tej produkcji. Ja po prostu chciałem, bo y, przyjechać. Y, oni się zastanawiają, dlaczego ja chcę przyjechać z Polski, bo oni tam też mają bazę z aktorami. Potrzebowali kogoś, kto będzie wyglądał jak Cygan y, z Europy Wschodniej, y, że okrada tam y, magazyn Szelbich y, z whiskacza, z chleba i po prostu jest łapany przy bramie. I mają takich aktorów wyglądających tak, polskich aktorów i tak dalej na miejscu, i oni się dziwili, dlaczego ty koleś chcesz przyjechać? Bo tobie nie refundujemy nic, że dostaniesz zwrot kosztów za samolot. No, no bo ja dla nich nie. Alex Hu, Alex ja nie jestem żadnym, żadną tam gwiazdą dla nich, prawda? Więc. Dlaczego on chce przyjechać, kurczę, pieniądze, które zarobię, oddać na hotel i na samolot? Bo ja chciałem po prostu wziąć udział w tej produkcji, liznąć tego, zobaczyć, jak to wygląda. Miałem marzenie, że przybiję piątkę z panem Murphym albo z Tomem Hardim No nie udało się, ale z reżyserem już tak, więc, więc fajnie. No i, i chciałem zobaczyć po prostu, jak, jak wygląda taka produkcja, i się cieszyłem bardzo, że miałem taką możliwość, bo nagrałem tego self-tapa i. Ja zapomniałem już, że go nagrałem. Jakoś to trwało z 4 miesiące. Nagle cyk na maila, odpowiedź: No dobrze, no to, to zapraszamy. Wyborze. Ehm, <grywa> wow, kurde. Mówię, no to jadę, nie? Pyk do Birmingham. No i tak faktycznie było, że to, co zarobiłem, to zostało przeznaczone na, na samolot, na hotel. masz jeszcze tego self-tape'a gdzieś? Mam, tylko żeby na komputerze, bo to. O Jezu, kiedy to było nagrywane, wiesz? I. Mam, 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 mam. A i co najlepsze, bo ja się nauczyłem tego tekstu swojego. I, I jadąc tam, to się po prostu tak siedziałem i tak, no, yes, oh, come on, i przyjechałem. I tam jest w ogóle taka sytuacja, że teksty przegaduje mm, z tobą wynajęty aktor. Dzień wcześniej miałem próby, choreografia, 13 kroków idziesz do przodu, 4 w lewo, 2 do przodu, znowu i tak dalej, żeby stanąć w punktach, w punktach i dopiero jak jest się przegadany przygotowanym, to wchodzi się na plan, i już z właściwym aktorem się gra to raz, dwa razy, ewentualnie tak, bo tyle ustawień kamery jest w ogóle taki tam sprzęt, że głowa mała. No i ja tak uczę się tego, uczę się, żeby te dwa zdania super wybrzmiały. Przychodzi do mnie ten przegadujący, mówi... Człowieku, a ty jesteś z Liverpoolu? A ja mówię, nie, z Polski. To dlaczego gadasz z akcentem z Liverpoolu? Przecież ty jesteś Cyganem, tak? Masz, masz mówić swoim akcentem. No, mówię, no dobra, tak chciałem przedobrzyć, kurczę, i dostałem po uszach, bo chciałem być za fajny, wiecie, za bardzo angielski, bardziej angielski od Anglika. No a to właśnie oni wzięli po to, żeby był ten akcent e, polski jednak, nie? E, ale wróćmy z ziemi brytyjskiej do Polski. No. Jak się znalazłeś w polskich produkcjach zatem? No to, a i tutaj też jest połączenie z gastronomią. Ja e, przyjechałem tutaj, no to oczywiście. Oczywiście praca w gastronomii, w wolnych chwilach jeździłem na e, Chełmską, tak na Chełmską na, e, na castingi, e, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby tam cały czas być na, na Chełmskiej, bo no najlepiej by było cały dzień tam spe, spędzać i szukać jakiegoś castingu, żeby się wbić w, w odpowiednie drzwi, żeby może gdzieś jakąś rolę dostać, no ale niestety trzeba było pracować, no i pracowałem, e, prowadziłem w, na tamten czas bar Momu na Placu Teatralnym. Tam byłem menadżerem. I tam przychodzili ludzie e, z Rochstara, e, No i ja w ogóle dostałem zaproszenie na e, casting e, do programu Pierwsza Randka. Pierwsza Randka to było takie reality show dla e, TVP2 organizowane na podstawie jakiegoś formatu też właśnie z BBC e, brytyjskiego, First Days. E, że tam ludzie się spotykają, jakieś randki są organizowane. No jest ekipa, właśnie. Ja, ja byłem jako menadżer, dwie kelnerki: Paulina i Madzia i barman Darek. I po prostu mieliśmy słuchawki od produkcji, tam po prostu coś mówić, jakieś zadania, czasem przeszkodzić w randce, coś tam wypytać. Reality show. No i, i od tego tak naprawdę się wszystko zaczęło, bo. To był dosyć popularny program, chociaż został zdjęty po drugim sezonie. A w trakcie promocji tego programu byłem na Woronicza y, udzielać jakiegoś wywiadu, żeby promować program. I tam reżyserem był Michał Węgrzyn, bo te programy też są reżyserowane. Muszą być, musi być nadzorowane przez reżysera, żeby mówił: Bierzcie z tej kamery, róbcie to i tamto i tamto. I e, po wywiadzie e, idę korytarzem i biegnie do mnie koleś, łysy, w czapeczce, takiej ty, jak ja, mniej więcej wiesz. Biegnie mówię, Hej, hej, poczekaj, poczekaj, a ja tam byłem ładnie w garniturku ubrany i tak dalej. On mówi. Jesteś aktorem? Ja mówię, no chciałbym, chciałbym. Ale no o co chodzi? No bo to chciałbym cię zaprosić na zdjęcia próbne do serialu kryminalnego. Komisariat. Mówię, kurczę, no, dobrze, mówię, jakąś rulkę dostanę, a okazało się, że poszedłem do głównej roli y, być castingowanym i dostałem od razu tę rolę. On miał jakąś wizję, jakoś to zobaczył. No i to takie, jest, wiecie, że y, spotkało się odpowiednią osobę na, na, na swojej drodze, tak jak ja spotkałem Rinkiego, no i w sumie Ole Wolf i, i Bartka Bąka z, 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 z firmy Rockstar. Oni postawili na mnie, dali mi szansę i od tego poznałem Węgrzynę, a od Węgrzyna poznałem dalej, dalej, dalej dalej i to się tak zaczęło układać jedno po drugim. I, to, i, I miałem ogromne szczęście i życzę wielu zdolnym ludziom, którzy oglądają nas teraz, a jest na pewno masa takich ludzi, żeby trafili właśnie na odpowiednią osobę w swoim życiu i, i mogli pokazać gdzieś swój talent i wykorzystali to. Komisariat to był pierwotny tytuł, tak? Ostatecznie to jest serial, w którym grasz teraz na stałe, tak? Rozumiem, że to był pierwszy tytuł Gliniarzy? Nie, 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 nie. nie. O, o, to był jeszcze nie, wcześniej tak, serial. Tak, to, to był, był serial kryminalny. Nie, nie. Tak, wcześniej on był dla TVP, Komisariat. Okay, okay. E, I wiecie, tak jak w piłce nożnej czy, czy, czy w wielkim sporcie dochodzi czasem do transferów. Dostałem propozycję z Gliniarzy. I cieszę się, że się zgodziłem na to, bo komisariat też został zdjęty z TVP. A geniarze no, mają niesamowitą moc i są. No, mają stałą widownię w okolicach miliona 700 tysięcy widzów codziennie. To jest naprawdę to jest naprawdę spoko. Wiernych, wiernych takich fanów. Ja wiem, niektórzy myślą, że ten format jest bardzo tandetny. On taki musi być, to jest po prostu paradoku. Ale, ale to jest. Jest to ciężka praca przy tym, i, i tutaj też pozdrawiam całą ekipę z którymi, ludzi, z którymi pracuję, bo to codziennie mamy plany niesamowicie długie, wyczerpujące. Codziennie z dnia na dzień trzeba się uczyć dużo tekstu no i pracować z tak zwanymi natuszczykami, którzy różnie reagują, różnie to bywa. Fajnie, jak się trafi ktoś ograny, jakiś aktor, ktoś kumający o co chodzi, i wtedy ta praca idzie zdecydowanie łatwiej, ale, ale przeważnie jednak to mamy takich ludzi. A powiedz, Twoim zdaniem, skąd się w ogóle bierze popularność? Bo mamy kilka takich formatów kryminalnych w Polsce. Dlaczego no ludzie jest, tak jest. bardzo lubią to oglądać? Ja nie wiem. Ja, ja się zastanawiam właśnie dlaczego, bo jest coraz więcej. I dochodzą kolejne jakieś, bo tutaj są, tak są gliniarze, sprawiedliwi. 48 godzin, coś tam, coś tam. No, jest tego coraz więcej. Jeżeli jeżeli jest taka potrzeba, to produkcje to robią. Widać, że jest potrzeba. Nie wiem dlaczego, ale. Yy, znaczy, ja myślę, że w Polsce my zawsze potrafiliśmy w kryminały ogólnie. Natomiast to są formaty paradoku. I. No to, to po prostu społeczeństwo tak wybiera, tak lubi, to, to się po prostu im podoba. No właśnie, chyba możemy podać tę ciekawostkę, bo już chyba ten odcinek mamy po emisji odcinka z Wojciechem Chmielarzem. No, możemy. <laughs> Więc był u nas właśnie ostatnio e, pisarz kryminału Wojciech okay, Chmielarz, no, no, no. który właśnie powiedział, że kryminały są najbardziej popularne w krajach, w których jest bezpiecznie że właśnie w tych krajach, które są niebezpieczne, jak na przykład Meksyk, że w ogóle praktycznie to nie istnieje w takim jakby powszechnym, no, no, no. powszechnym świadomości tak. i to jest ciekawe, że Polska no, ogólnie jest, naprawdę jest bezpiecznie u nas tak naprawdę patrząc na różne kraje to światowe prawda, to i prawda. to możliwe, że też się przekłada na te seriale, że też tak ludzie chcą tych kryminałów. Skandynawia i Polska. Tak. No i tak, i to, to by się zgadzało faktycznie. Ja, ja wiem, że no, no na pewno tak patrząc nawet na historię naszego kina, to to naprawdę, panowie, my mamy bardzo dobre kryminały. My, one są dobrze zrealizowane, dobrze napisane, y, dobrze zagrane i y, czy to jest film, czy to jest serial, czy to jest paradokument, ale to wszystko jest, jest dobre i. I ludzie lubią tę te, te tematykę, tak naprawdę. Czy to jest komedia, bo chłopaki nie płaczą, to też w zasadzie komedia. No tak, no tak, tak <laughs> oczywiście, że tak. A powiedz, właśnie, bo e, serial, no jednak policyjny, no. E, no to są umiejętności policyjne. Powiedz, tak. jak to w ogóle wyglądało w ogóle przygotowanie przed e, jeszcze pierwszymi nagraniami i jak to wygląda też na, na bieżąco? Czy umie, nie wiem, umiejętności obezwładniania, obsługi broni, zakładania kajdanek, M dużo tego było? Musimy być w, w ogóle przed rozpoczęciem każdej transzy mamy takie odświeżenie umiejętności, mamy spotkania z policjantami, E, przeszkolenia, co jest fajne, bo to, bo to musi być prawda, wiecie, w, w serialu, my musimy naprawdę kogoś skajdankować albo zglobować, a nie, że udawać, że, że wiemy, co robimy i nie wiedząc, co, co robimy. Ja jeszcze mam o tyle szczęścia, że mój serdeczny przyjaciel, który, e, u którego ja byłem świadkiem na ślubie, a on będzie u mnie, Sebastian ze Szczecina, no to jest, e, on szkoli policjantów, on jest policjantem z wieloletnim stażem. Nie mogę mówić o szczegółach jego pracy, no bo, bo, bo nie mogę, ale. To może on ale... nam opowie o szczegółach swojej pracy. <grymne> ale... Zapraszamy, Sebastian. <grymne> ale dzięki, ale dzięki jego uprzejmości ja, ja też miałem możliwości yy od niego wiele się dowiedzieć. W ogóle miałem też e, możliwość z kryminalnymi pojeździć na różne akcje, popatrzeć, co, jak, jak to się dzieje, jak to oni robią, jak oni się zachowują w stosunku do siebie, do innych i tak dalej. To, Ale to, co, się siedziałeś tak, z nimi w samochodzie, tak, czy na przykład wchodziłeś tak. z nimi do mieszkania nie, no, gdzieś tam z buta? Nie, wiecie, to e, oni nie zabierali, oni nie zabierali na takie akcje bardziej, żeby pojechać, jakiś patrol zrobić, to czy a, chłopaki palą trawę, czy coś tam się dzieje, jak, jakieś takie rzeczy, bo jak była taka grubsza akcja, no to ja nie mogłem, e, nie, no, no nie ma szans, żebym w tym uczestniczyć ale byłem siedział w samochodzie i daleka patrzyłem na przykład, co się dzieje, nie, to, to, było, to było naprawdę bardzo ciekawe, to z, uczestniczyć w takim, yy, w czymś takim, no to to było, no niezła lekcja, naprawdę. A nie zdarzyło ci się, bo nie, nie, niektórzy aktorzy nie, mają takie jakby naleciałości sławy i tej popularności z danej roli na co dzień, nie zdarzyło ci się, że, że ktoś do ciebie podszedł jak do policjanta? Ja ogólnie to ja nie reaguję już na swoje imię, tylko reaguję na Bogusz i ludzie do mnie Bogusz sikalafon, bo moja postać taka jest, że, że właśnie używa tego zwrotu sikalafon, który to zwrot oznacza, że jest wszystko w porządku, jest dobrze. E, bo, I wracamy teraz tutaj do hip-hopu. No właśnie, bo to jest Liroja, tak mi się kojarzy. E, no nie, no Liroj to też wykorzystał, e, ale. Z oka, dobrze coś tam coś ta, ta, Tak, ta, ta, ta. tak, tak. Natomiast mm, chodzi o to, że miałem możliwość budowania tej postaci. Dostałem naprawdę ogromny kredyt zaufania od produkcji, e, bo na początku się zjawiłem w tym serialu i tak, tu, że postawione włosy, taki, że miałem być, jeszcze miałem włosy w ogóle, więc postawione włosy, tu koszula, spodnie obcisłe i tak dalej ja mówię, kurde, tu jeden policjant tak wygląda, drugi też tak wygląda. Mówię, kurczę, żeby jakoś tak inaczej. Mówię, czy mógłbym sobie inaczej tę postać ustalić? No a co to byś chciał? Ja bym chciał tak bardziej w czapeczkę. Co, coś, żeby ze swojego świata, z hip-hopu, ze starych czasów przewycić, Coś, co by mi naturalnie przychodziło i by było takie bliskie Bliskie widzom. Kurczę, za bardzo macham tymi łapami, za, za przepraszam. się do tego machania łapami to potem wrócimy. Dobra, okej. I, udało, okay. I udało, się, udało się, wiecie, właśnie stworzyć tę postać tego Adama Bogusza, żeby to był koleś z czapeczką, żeby, to był, żeby on był z takim kolesiem z ulicy, który przeszedł jakąś drogę i został policjantem, żeby był blisko właśnie dzieciaków, żeby miał szerokie spodnie. Żeby miał ten, te, te, te swoją, y, ten swój slang jak gada i, i to się sprawdziło, to ludzie to kupili, spodobało się, po, czuję naprawdę ogromną sympatię do Bogusza. No ale na początku jak się zacząłem pojawiać jako Bogusz, to na przykład y, idę sobie przez WOM, przede mną biegnie chłopaczek, nie wiem, z 8 lat, tak na bezpieczną odległość tak odszedł, 8-10 metrów, HWDP prawie, kurde, co jest kurczę, no. i tak, i niektórzy, niektórzy... Y, Niektórzy ludzie, w ogóle widzowie, myślą, że naprawdę jestem policjantem, piszą do mnie w prywatnych wiadomościach, z Ostrowi tam napisały jakieś kobietki, że wyszedł jakiś kryminalista, recydywista, ich tam terroryzuje, a że ja jestem byłym atekiem, to czy ja bym przyjechał ich przeszkolić, że oni się zbierają pieniądze, mówię, ludzie, no ciężko niektórym wytłumaczyć, że, że, że serial to jest serial, że naprawdę, wiecie, jest XXI wiek, a ludzie, którzy myślą, że to jest... Że to jest prawda. Więc niektórzy łapią mnie z tym, że, że jestem Boguszem, a ci nawet, którzy wiedzą, że ja nie jestem policjantem, to i tak idę gdzieś tam w jakimś markecie. Bogusz nie ma, bogusz. No to jest tak bardzo, bardzo popularne. A powiedz, łącząc te tematy dzieciaków, no, no. o których powiedziałeś, i jednak będąc trochę człowiekiem ulicy e, nadal i w serialu, powiedziałeś hmm. nam tutaj przed nagraniem, że trochę o tych dzieciaków też się troszczysz. Mógłbyś nam tak, coś więcej o tym powiedzieć? Bo znaczy, y, ja nie, nie chciałbym tylko, żeby to zabrzmiało. Y, nie zrozumcie mnie źle. Nie chciałbym, nie chciałbym robić z tego nie wiadomo co. Bo nie wydaje mi się, że robię coś wyjątkowego. Chcę pomóc dzieciakom. I jeżeli jest szansa w jakikolwiek sposób pomóc jakiemuś dzieciakowi, który jest który zbłądził w życiu, który ma źle w życiu, pod górkę czy coś. Jeżeli mam taką szansę, możliwość, to się cieszę, że mogę to zrobić. I nie potrzebuję do tego tam y, jakichś y, nagłówków właśnie w, w pismakach gdzieś czy coś. Nie, 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 bo jak coś chcę zrobić, to, to po prostu fajnie, że, że mogę to zrobić. Cieszę się, że mogę komercyjnie za jakiś czas zrobić program, w którym będę mógł pomagać dzieciom, bo właśnie po akcji y, w Tańcu z Gwiazdami, gdzie... Przeznaczyłem swoje honorarium na pomoc dzieciakom z miejskiego Ośrodku, ośrodka wychowawczego. Przeznaczyłem honorarium też, żeby nie zabrzmiało nie całe honorarium, tylko z odcinka, bo za każdy odcinek my mieliśmy opłacone. Każdy miał inną umowę. Ja nie wiem, jaką miała Roxy, nie wiem, ani Tasokłowska, jaką miała umowę. Ja wiem, jaką ja miałem i po prostu przeznaczyłem te, te pieniądze na pomoc dzieciakom. No to wiem, że tam jakieś buty zostały pokupowane, jakieś, jakaś taluga, i w ogóle przeznaczone pieniądze na jakąś wycieczkę dla nich, i tak dalej. Więc super, cieszę się. No i rozmawiałem z moim producentem i jest pomysł na zrobienie właśnie programu. Będzie on realizowany, będziemy pomagać trudnej młodzieży. To będzie coś na zasadzie reality show. I mam nadzieję, że, że chociaż. Pierwszej transzy ma być 10 odcinków, 10 osób, 10 bohaterów. Jeśli chociaż jednemu się uda pomóc, a mam nadzieję, że wszystkim, jeżeli, jeżeli chociaż jednemu uda się pomóc, to będę przeszczęśliwy. No. Ciekaw też z tym, jak jest z tymi programami? Bo też wspomniałeś o, o pierwszej randce, tak. o tańcu z gwiazdami. No, no. Ile jest też jakby odbijając się od tego nowego programu, który będzie powstawał? Ile jest prawdy w tych programach? Ile jest prawdziwych emocji? Ile jeszcze jest też tego takiego dodatku nakręcanego za kulisowo powiedzmy. Wiecie co, y, produkcje zawsze wiedzą, co robią. Y, żeby, żeby była oglądalność, żeby było zainteresowanie. Tak jest stworzona telewizja, żeby y, wyciskać. Jakieś takie emocje z ludzi, żeby, żeby ten widz dostawał to mięcho, które, którego oczekuje. Więc nad tym wszystkim myśli produkcja. Natomiast jeżeli chodzi o takie programy jak Ten z Gwiazdami, tam nic nie było udawane ze z mojej strony, czy ze strony innych uczestników. E tam przed każdym programem były nagrywane tak zwane ING, czyli te takie e zajawki, wideo, przed jakimś tańcem, dosłownie zajaweczka półtorej minuty, a to było nagrywane materiał z dwie godziny Trzy, może nawet więcej, i oni wycinki robią tak, że to potrafią ładnie ułożyć, jak, jakąś historię złożyć. Naprawdę robią świetną robotę. No ale ja zauważyłem, że ja tam w trzech odcinkach płakałem po prostu, tylko kurczę. Bo y, poruszyliśmy temat moich rodziców, gdzie ja, mm, ja nie ukrywam tego, że. że ja zresztą mam z synkiem, zresztą ty Filip wiesz o tym. Ja za, za matulą moją chodziłem, tata pływał, więc z tatą miałem słabszy kontakt. No ale jak już odeszli moje rodzice, najpierw tata, później, później mama, no ja, ja po dziś nie jestem sobie w stanie z tym pogodzić się, poradzić, bo, bo tęsknię po prostu i kocham. I jak mówiłem o tamtym, mówiłem o tym y, w programie, a mówiłem o wielu innych rzeczach, to no, wiedzieli akurat ten moment. Więc oni wiedzą, co robią, y, to są takie zabiegi, a jeżeli chodzi o pierwszą randkę, no to miałem na słuchawce zadania, które miałem zrobić, ale to nie było reżyserowane, że to tak i tak ma wyglądać. Ci uczestnicy nie wiedzieli o tym, że mają tak czy tak robić. Po prostu my wpływaliśmy na niektóre ich decyzje. Tak wygląda reality, nie? więc. więc, więc tak. A powiedz takie nieplanowane w ogóle pytanie, jak coś to wytniemy. No nie. No nie. E, bo zauważyłem właśnie, że mocno się wzruszyłeś, jak wspomniałem o tych dzieciakach, jak mówisz o rodzicach. I temat, o którym my no. sobie ostatnio gdzieś tam rozmawialiśmy, e, że. Nadal żyjemy w takim świecie, że istnieje takie przekonanie, że facet to nie powinien być wrażliwy, że nie powinno się mówić o emocjach, że nie powinno się płakać, a tu jednak te dwie rzeczy bardzo fajnie się łączą, czyli duży, silny y, mężczyzna i wrażliwość, y, co bardzo mi zaimponowało w tej chwili i myślę, że to też dla naszych słuchaczy i, i widzów może być. Y, Ważne. Czy uważasz, że właśnie powinniśmy od... my, faceci, otwarcie mówić o emocjach? Myślę, o że wszyscy powinni o swoich uczuciach mówić. E, ja zostałem właśnie tak wychowany i, i tak samo razem z moją Magdaleną wychowujemy i moją starszą córkę i naszego syna. Brunka i ja się cieszę, jak patrzę. Wiecie co? Dużo, dużo złego się dzieje, dlatego że ludzie nie, okazu nie, nie okazują sobie uczuć. Od małego nie uczą się tego. Nie przyzwyczają się do tego, żeby y, przytulić się, zatrzymać, powiedzieć kocham cię albo dziękuję, żeby doceniać się nawzajem. To naprawdę ułatwiłoby wielu ludziom życie. Później ludzie wpadają w jakieś depresje, mają strasznie kurcze problemy psy psychiczne. Dlatego, że nie doświadczyli tego, czy tam. Wiecie, no wydaje mi się, że, że to, to powinno być. I ja jak byłem młodszy, jeszcze taki dojrzewający chłopak, to, to ja się wstydziłem swoich uczuć to, że na przykład ktoś mnie czymś zasmucił i chciał mi się płakać, czy coś. Nie, nie dawałem po, po sobie tego poznać, czy. czy do, do, może tak, no, nigdy nie miałem problemu z okazywaniem y, uczuć mojej mamie i nigdy się nie wstydziłem. Nigdy na mamę nie powiedziałem stara, nie, nie było tak, że na przykład y, wstydziłem się z nią pójść o, o, objęty przez y, ulicę czy coś, bo tam chłopaki y, 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 tam nabijali, bo to były też takie czasy, wiecie. Nigdy tego się nie wstydziłem, ale na przykład jeżeli ktoś mi zrobił jakąś przykrość, to się y, y, krępowałem y, mówić o swoich uczuciach, a teraz teraz nie, teraz nie i y, y, jak mnie coś wzrusza, to wolę się spłakać i y, no i tyle. Jakoś i urzeć sobie po prostu w tym, w tym wszystkim. Myślę, że to, to nie jest wyznacznikiem męskości, czy się płacze, czy nie. Facet jest facetem w swoim zachowaniu, a, a to, że się rozpłacze, to, to nie umniejsza nie mu w żaden sposób. Naprawdę, no. Myślę, że też te takie problemy właśnie z okazywaniem emocji, czy też e, to, co mówiłeś wcześniej, że jakby gdzieś to, to takie zderzenie, że miałeś w sobie, że wiesz, że jesteś dobrym człowiekiem, ale Staro, że różne rozumiem. bywały e, sytuacje w życiu, to trochę tak. też jakby tutaj e, przechodzę do postaci, która też miała w sumie w kawał życia problem z czymś takim, Hada, no, i film, oj. w którym brałeś udział i jako aktor, i nie tylko jako aktor, proceder. Tak. Powiedz też, jak wyglądało zderzenie się z tym światem, bo to też było w zasadzie e, powrót do, do takich trochę twoich korzeni, nie właśnie z dzieciństwa, tak. z tego, czym się wychowywałeś, tak, tak, tutaj tak. już wszedłeś w show biznes i miałeś do czynienia z tym filmem, z tworzeniem filmu o tej postaci? Wiecie, nie ma, nie ma w życiu chyba przypadków, tak mi się wydaje i to, że ja się poznałem z Michałem Węgrzynem, reżyserem. To też nie był przypadek, że tak się potoczyły nasze losy. My się przyjaźnimy teraz bardzo i robimy wiele innych wspólnych projektów. Jeszcze mamy w planach wiele rzeczy. I on dostał propozycję robienia filmu Proceder. Patrzy na mnie i mówi, stary, ty po prostu musisz w tym być, bo ty wiesz o co chodzi, ty znasz hip-hop, rap i tak dalej. Więc Piotr Witkowskiego e, przygotowywałem, jeżeli chodzi o rap i ruch sceniczny. E, no i... Byłem jako drugi reżyser na skrypcie, yy, jako taka pomoc Michała Węgrzyna. On świetnie zna też te tematy, ten, ten klimat. Yy, chociaż on był bardziej takim bankowcem z Krakowa. Yy, natomiast też ten rap i hip-hop zna, ale potrzebny byłem właśnie w, w, do konsultacji. A co, a jak i tak dalej. Zresztą to było też takie ciekawe przeżycie yy, praca przy tym filmie, bo, bo na planie poznaliśmy mamę Tom Kahady. Ona przyjeżdżała. Mhm. Ona była konsultantką też, prawda? Bo no, chyba nie ma lepszej konsultantki jak matka po prostu głównego bohatera. E, był też z Buku przyjaciel e, tełka Hady, e, który też zagrał w tym filmie. No, to, to, to był naprawdę ciekawy plan. Super pomysł. Wydaje mi się, że, że ten film się udał. I e, no, to było pokazanie historii człowieka, który po prostu. Był bardzo zdolny i, i bardzo dobry, ale te demony nie potrafił sobie z nim poradzić i, i go po prostu dogoniły tak i, i przegrał z nimi. A móg, mógł naprawdę osiągnąć jeszcze więcej, a był na totalnym topie. No. Też ciekawe jest to zjawisko z dzisiejszej perspektywy, jak właśnie te początki, jak to wygląda, jak wyglądały rapsy w latach 90., a jak dzisiaj weszły tak naprawdę do mainstreamu. W ogóle bo teraz jest dużo łatwiej ze wszystkim. E, zobaczcie, jakie macie wspaniałe studio. Swoim własnym e, są potem zrobione, prawda? E, nie do pomyślenia, bo to było w latach 90 Nie do pomyślenia po prostu. I tak samo, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, z Pawłem, twoim bratem Filip, przecież robiliśmy to, jeździliśmy do, do Kuby, do studia, w piwnicy w ogóle, jakieś wydmuszki po tych, po jajkach, te kartoniki, taka improwizorka, w ogóle te, te podkłady robione tak, Jezus Maria, no to było strasznie ciężkie, ale dawało satysfakcję to, co, to, 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 co robiliśmy. A teraz to po prostu program w komputerze, cyk, cyk, cyk. Wszystko jest e, łatwe do zrobienia, dlatego też jest dużo więcej artystów. To jest dobre, bo jest konkurencja. Niech, niech się rozwijają. E, no i dlatego też jest coraz bardziej to popularne, bo każdy chce zaistnieć. A ta forma jest dosyć łatwa, być raperem. Dosyć, dosyć łatwa, żeby zaistnieć. zrobić dobry bit, coś tam zarapujesz, może akurat to przejdzie. Może, no kurczę, z tymi łapami. Może staniesz się jakimś tam kizo, czy coś takiego. Dzieciaki patrzą na, 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 na tych e, nowych raperów, przynajmniej są w wieszeni kurde kajdanami, mają Lamborghini, mają kasy jak ja cię kręcę, e, więc, więc dlatego dzieciaki po prostu taki idą w to i dlatego to też tak przeszło do, do mainstreamu wydaje mi się. A powiedz mi, bo y, znowu gdzieś tam się wzruszyłem przy tej historii o tą kuchadzie, bo byłem zawsze wielkim fanem i zapomniałem dopytać o jedną rzecz, którą cały czas miałem w głowie. Teraz mi się przypomniało, jak znowu zahaczyłeś rękami mikrofon. E, jak wygląda y, konsultacja? My jesteśmy z teatru, wiem, jak wygląda ruch sceniczny no. na scenie, ale jak teraz wygląda ruch sceniczny, jeżeli chodzi o hip-hop? No właśnie, jak no, to... pracowałeś z aktorami, żeby oni się ruszali jak raperzy? Wiesz, no, w ogóle. Powiem wam historię, jak to wyglądało z Piotkiem Witkowskim, jak on dostał rolę. Przyszedł koleś na casting, wyglądający jak z boysbandu, jak z Hensing jakiegoś, kurcze wczesne lata 90. Włosy blond, jakieś tam pasemka porobione, loczki, bluza taka obcisła jakaś adidasa i on mówi, Jezus Maria. I taki, coś miał zatażyć, taki dziwny ruch miał, właśnie taki boysbandowy, ale zagrał świetnie scenę, dostał rolę i naprawdę był, no, był genialny. To już Michał Węgrzyn miał od razu wyobrażenie. Mówi, dobra, on będzie musiał troszeczkę przypakować, ogolimy na łyso. I faktycznie to wystarczyło już ta zmiana. No i teraz tak, no, Piotruś, słuchasz rapu? No, Piotruś to z rapu za bardzo nie słuchał. No to dawaj. Do domu kultury w Wołominie. Tam siedzieliśmy zamknięci na sali z lustrami. Analizowaliśmy wszystkie klipy. I wszystkie, um, wszystkie klipy i koncerty Tom Kahady. Krok po kroku, do każdego utworu po prostu każdy, wszystko robiliśmy. To, to było coś jak na zasadzie programu Twoja twarz brzmi znajomo. Ja tak z nim pracowałem przed lustrem. Mówię, musisz, mówię, żeby poczuć to, musisz nauczyć się tekstu. Nauczyć się tekstu i go zrozumieć. Rapuj to. I to ci będzie wchodziło, i wtedy będziesz czuł, jak, 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 to ma, jak to ma wyglądać. I pamiętaj: Tomek robił zawsze tak, Tomek robił to. Jakieś takie kilka trików. Pracowałem z nim mniej więcej tak, jak przy programie Twoja twarz brzmi znajomo. To była bardzo ciekawa praca, ale Piotrek jest tytanem pracy. On ma taką, on jest rzemieślnikiem. To, to jest, Życzę Wam, żebyście z nim pracowali, bo to aktorsko jest po prostu niesamowite doświadczenie. On, Mateusz Damiński, to, to moim zdaniem to są po prostu debeściaki, jeżeli chodzi o pracę, o higienę pracy, o zaangażowanie, o szacunek do pracy i ludzi, z którymi się pracuje, więc, więc naprawdę. I on szybko raz, dwa łapał, więc, więc to była przyjemność z nim pracować. A powiedz, czy gdzieś tam w sobie jeszcze takie marzenia, gdzieś tam kwitną w środku, żeby być jeszcze raperem? A, moi drogi kurczę, właśnie z okazji czterdziestki, postanowiłem sobie, że że nagram sobie parę rzeczy i jestem w trakcie nagrywania. Ale to robię dla siebie. Nie, Wiecie, bardziej do szuflady. Ja to pewnie udostępnię gdzieś, ale nie nie, nie będę robił nic na zasadzie, żeby wydać płytę i jakoś komercyjny sukces, żeby się z tego dostawić. nie, po prostu tak dla siebie, wiecie. Samo nie, przyjdzie. Nie wiem, no jak to udostępnisz. To jest nie, nie, ryzyko, że to no. będzie hit. Słuchajcie, miałem zarapować teraz na um, Polsat Hit Festival, dlatego że podczas tańca z gwiazdami był taki jeden odcinek, w którym opowiadałem właśnie o rapie. I po, po moim wykonie. Nie, nie wiem, który to był odcinek, ale po moim wykonie. Eee, Krzysiek Bisz do mnie mówi, a może byś coś zafreestylował. Ja mówię, boże, no to dobra, to coś tam zafreestylowałem. I to się tak spodobało, tam ludzie z Polsatu do mnie e, się odezwali, czy na Polsat Hit Festival przygotował coś. Ja mówię, fajnie, tylko że nie mogłem, dlatego że miałem nagrania, musiałem być na gliniarzach, dlatego że e, e, mój producent e, z gliniarzy poprzesuwał mi całą kalendarzówkę tak, że mógł być na tańcu z gwiazdami. A ta mi się skończył, więc teraz cisnę i nagrywam, 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 żeby nadrobić całą tę transzę, bo dwie pozostałe pary już mają ponagrywane odcinków masa, a ja, ja dopiero zaczynam, więc no już nie mogłem polecieć na ten post. Co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy jasne. dla ciebie bit, Filip, proszę. <laughs> o, ludzie! <laughs> Kurde, nie no. Się nie, beatem, nie no. nie przygotowaliśmy z bitem, nie przygotowaliśmy się z bitem, ale, ale może bez bitu. <śmiech> <śmiech> nie, nie. Słuchajcie, nie no, e, mm. Ja, ja freestylerem to nie jestem dobrym. Na pewno nie. Bo to, to, to co tam próbowałem zafreestylować w tym programie, to jakieś takie kwadratowe rymy częstochowskie, takie, że hej. E, ale jak sobie usiądę i na przykład napiszę tekst jakiś, to, to jestem z niego zadowolony. No teraz razem z takim e, przyjacielem, plakowej e, robimy numer. Znam Plaka, no pewnie, że znam. Znacie tak, Plaka? Tak, bo jest On jest dźwiękowcem jest dźwiękowcem, tak tak, 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 tak. Na, no, 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 na planach. Pozdrawiamy Więc też serdecznie. Pozdrawiam Plako. <laughs> No, on też to jest, to jest świetny człowiek, człowiek orkiestra, on teraz jeszcze ciuchy jakieś wydaje i tak dalej. On też jest raperem Pretekst. i tak, tak, jest, jest bity, też, bity też tak, robi. Tak, i ma swój stój, on jest w ogóle z wykształcenia realizatorem dźwięku, tak, tak, tak naprawdę przez, no, 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 no jest niesamowity i z nim, z nim robię kilka kawałków. Zresztą z Eriksem, który to Erik -y współpracował z Hadą, to od niego dostałem paczkę z bitami i tam też od niego będzie wykorzystane to... Um, no, można się spodziewać jakichś świtów, nie wiem, tam z dąb Góralesko, albo może Majora się uda namówić, mówić, jak po. To może i na referencję. No, czy... chłopaki. No, no dlaczego no, to nie coś nie. napiszemy. Twojego brata poproszę o jakieś koniecznie. skresze, wieś. No, Oczywiście, że tak. Po prostu chcę zrobić coś na siebie. Taki materiał, wiecie, no nie wiem, ile mi życia zostało. Bo, daj Boże, żebym, żebym żył długo i szczęśliwie i zdrowo. E, ale już przyszedł taki moment, że. Y, Podsumowując to co, to, co zrobiłem, są jakieś marzenia, nie mogłem sobie na to pozwolić wcześniej, no to dlaczego nie? Teraz, jeżeli mam czas, mogę to zrobić, to chcę ja po prostu, wiecie, nie? No to życzy Życzymy ci bardzo dużo szczęśliwego życia i <laughs> życzymy ci bycia takim raperem jeszcze jak Snoop Dogg nawet, który w te Nie wiem, na lat, 60 już? Po 60? No, tak, ma Sze wnuki na pewno. A... dyk pykła, no, pykła, pekła. A rapuje cały czas z niesamowitym feelingiem i z luzem. Więc... Wiecie co, no po prostu to mi daje y, przyjemność, taką y, chwilę takiego skocznie i tyle. Ale mówię, nie że z tym żadnej, żadnej absolutnie przyszłości i sukcesu komercyjnego. W każdym razie bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że tutaj przyszedłeś do nas, że mogliśmy sobie trochę pogadać. Ja też dziękuję i okazuje się, że chyba jednak łapie alergię, ale nie wiem. Bo Na kota? No właśnie nie wiem. Ja mam coś w plecaku, jak coś. Panowie, wiecie co? Bardzo mi miło było tutaj z Wami usiąść, porozmawiać i otworzyć się. Jestem wielkim fanem i mam do Was ogromny szacunek i życzę Wam, żeby Wasz kanał się rozwijał i żebyście mieli wielu wspaniałych, ciekawych gości i wielu ludzi, którzy Was będą oglądali. To... My też bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Też się wielokrotnie wzruszyliśmy w trakcie tej <grym> rozmowy, tak, przynajmniej tak. ja, tak, ja bo było to mega osobiste i mega inspirujące, także bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Wam również dziękujemy, że z nami byliście i mamy nadzieję, że dla was ta rozmowa również będzie inspirująca. Dla nas jest inspirujące też kiedy klikacie przyciski takie jak subskrybuj, obserwuj tak, więc zachęcamy do tego gorąco. A także jak klikacie taki link, który jest na dole w opisie odcinka bajkofi.to, łamany na wiesz o tym, możecie tam nas wesprzeć małą, dużą, średnią kawą. A już niedługo możecie nas również usłyszeć na płycie Aleksa. Dostaliśmy tak. oficjalne zaproszenie. Słuchajcie, jakby z każdym kolejnym odcinkiem ostatnio dostaliśmy zaproszenie do branży filmowej, teraz do branży muzycznej. Niedługo będzie u nas Elon Musk, także zapraszajcie się, loty w kosmos. Będzie się działo, będzie się działo na pewno. Dzięki Aleksie jeszcze raz. Dzięki bardzo. Dziękuję. I dziękuję Wam do zobaczenia.